W dzisiejszym odcinku razem z Natalią spędzimy najbliższe 24 godziny na tym oto znanym już wam basenie. Wszystko dlatego, że trochę ponad miesiąc temu na moim kanale pojawił się ten oto film, w którym razem z Natalią powiedzieliśmy coś takiego. Strzelcie łapkę w górę pod tym filmem i spróbujcie dobić tutaj 30 tysięcy lajków, bo jeśli wam się uda, to nagramy kolejny odcinek z basenem, no w którym spędzimy w nim 24 godziny. Jak się pewnie domyślacie, udało wam się to dobić, a nawet przebić, dlatego że pod tamtym filmem jest aktualnie tyle lajków, a to oznacza, że najbliższe 24 godziny spędzimy właśnie na tym basenie. Jak widzicie, jest aktualnie 16:19. Nasz basenik, jak widzicie, jest już przygotowany. Jest lekko brudny, ale tym się zaraz zajmiemy. Ale żeby ten odcinek miał sens, za basen uznajemy nie tylko wodę, w której no na pewno będziemy dzisiaj spędzali sporo czasu, ale też teren wokół basenu, czyli o, te oto deski, po których możemy chodzić, te dwa leżaki, na których będziemy mogli się ogrzewać, oraz ten oto fragment tarasu aż do o, tego oto łączenia, czyli no w sumie do pomarańczowego kabla. Dlatego, że mamy tutaj wszystkie rzeczy, które no przez najbliższe 24 godziny będą nam potrzebne. Co dokładnie tam mamy, zaraz wam pokażę, ale to już jak odpalimy stopę, żeby wiecie, leciały nam te 24 godziny, ale uwierzcie, że mamy tyle rzeczy, że nie ma opcji, żebyśmy się nudzili. Zanim jednak do tego przejdziemy, to strzelcie po tym filmie łapkę w górę, dlatego że jeśli dobijecie tutaj 30 tysięcy lajków, to nagramy kolejny odcinek z basenem, a właściwie z basenami, który mam już w głowie i póki co nie chcę wam zdradzać, ale uwierzcie, że warto, żebyście stawili lajka. I poza tym warto, żebyście też zasubskrybowali mój kanał, robiąc to samo, co w tej chwili widzicie na palcu, tyle tylko, że tam na dole pod ekranem, obok mojego awatara. No dobra, jak widzicie, jest 16:30, więc od teraz nadal przez najbliższe 24 godziny nie możemy wychodzić z dozwolonego rejonu. Jestem z tego zadowolona, bo jest dzisiaj mega ciepło. Jak widzicie, mamy już na sobie kąpielówki i ja stwierdziłem, że nie będę świecił wam może moją niezbyt wyrzeźbioną gołą klatą, więc póki co zostanę w koszuli. Czy mam kompleksy? Nie, ale nie ma się czym chwalić. No i uwaga, o, pierwsze wejście do basenu, Natalia. Jest lodowata, ja żałuję, że nie wziąłem swojej pianki, widzowie. Ej, ale w sumie Natalia, ona ma 26 stopni tutaj u góry, więc wiesz co? Przez to Natalia, że na zewnątrz jest tak ciepło, wydaje się, że ona jest taka zimna. No, tak, to też tak myślałem. Ale spoko, jak już wejdziesz, to już jest git, wiesz? Po chwili już jest chillerka. Ja bym wyszedł jakieś koło albo materac. Ja mamy pompkę. Jaką pompkę? Wziąłeś pompki? Nie wziąłem, dobra, ale Natalia, mamy 24... Mamy 24 godziny! Zdążymy napompować wszystko na luzie, ale zanim napompujemy, to ja proponuję posprzątać basen z tych wszystkich, o, pływających gadżetów, więc biorę nasze basenowe sitko i idę działać. Jak tam, Cilek? Powiem ci, że takie odcinki to ja lubię nagrywać. No zobaczymy, jak będzie w nocy, bo wiesz, że my to śpimy, nie? Wiem, właśnie jeszcze nie wiem, jak to zrobimy. No właśnie, bo generalnie, widzowie, mamy tutaj, jak widzicie, te leżaki, ale one nawet są zbanowane, wiesz o tym? No to by było za łatwe. No właśnie, to byłoby za łatwe, widzowie, więc będziemy spali na wodzie. Mamy taki materac przygotowany. My tak sobie lubimy utrudnienie życie. No właśnie, wiecie, nie może być za łatwo, bo za chwilę też wam pokażę wszystkie nasze gadżety, ale wiecie co, zanim to skorzystam z tego, że posprzątałem tutaj i chwilę się pokąpiemy. No dobra, słuchajcie, minęło trochę czasu, dokładnie 44 minuty, Natalia, odkąd tu weszliśmy, więc nie... Serio? Już? Już? Szybko mi leci. Ty, no w sumie nie jest źle, ale widzowie, czas teraz na nadmuchanie kolejnego gadżetu basenowego. Który będzie dmuchało się całkiem długo, bo ktoś nie wziął pompki. Jakie długo, Natalia? 10 minut będzie nadmuchane. Dobra, ustawiamy stoper. Dobra, uwaga, czas, start, poszło. No i gotowe. Brawo. Nawet 10 minut nie minęło. No i co, cwaniaczku? Jestem w szoku, ale przypomniało mi się coś gorszego, Karol. No? Ja musiałem napompować ten olbrzymi materac do spania. Ja pierdziela. Ale dobra, nie ma to się martwić na zapas, jakoś to ogarniemy. Póki co, słuchajcie, idę jeszcze chwilę poleżeć na materacu, porobimy chyba jakieś fotki, a zaraz po tym zrobimy wam house tour naszego basenu. No dobra, jak widzicie, mamy 18:02, czyli półtorej godziny za nami. I powiem wam, że mega fajnie leży się na materacu, ale chyba czas najwyższy stąd wyjść i no pokazać wam wszystko to, co mamy. Jeśli chodzi o główną część basenową, no to wszystko już tak naprawdę widzieliście. Wiadomo, woda, materace, tu jakaś drabinka, no i tam to sitko do czyszczenia. Po wyjściu z części basenowej mamy, jak widzicie, strefę relaksu. Tutaj jest mój leżak, tutaj jest leżak. Tutaj między leżakami mamy schodki, którymi, słuchajcie, o, dochodzimy do naszego magazynu, ale zaraz wam to pokażę. Bo zanim to, co jest na dole, to jak widzicie, mamy tutaj jeszcze poupychane różne rzeczy. Tutaj na przykład jest tak, dron, tutaj jest GoPro i akcesoria do GoPro, tam jest torebeczka z bateriami i patrzcie, ile tego tu jest. Poza bateriami do oczywiście kamery, czterema tak właściwie, mamy jakieś tutaj zapasowe baterie do GoPro, mamy lampeczki, tam na dole są jeszcze akumulatory do lamp, które pewnie wieczorem nam się przydadzą, ale gdyby nam to nie wystarczyło i trzeba byłoby coś naładować, to...
pod drugim leżakiem mamy zasilanie. Jest to przedłużacz z czterema gniazdkami. Jednak wiecie, jest już zajęte, dlatego że tutaj pod spodem mamy lodówkę. Lodówka oczywiście turystyczna, którą pewnie korzystacie z innych odcinków. Ona teraz chłodzi. Może nie jakoś gigamocno, ale uwaga, jak słyszycie, pracuje. Za chwilę pokażemy wam, co jest w środku, ale obok lodówki mamy, słuchajcie, toster, bo na kolację dzisiaj zjemy sobie chyba tosty. Dalej w strefie gastronomicznej mamy, jak widzicie, drewniane noże, papierowe talerzyki. I w sumie z jedzenia to tyle. Dalej jest strefa z gadżetami. Tutaj mamy różne gadżety, którymi zajmiemy się. Coś mi się wydaje, że dopiero jutro, bo dzisiaj pewnie nie zdążymy. Ale no generalnie pokupowaliśmy tutaj tyle rzeczy, że Natalia, tak szczerze, to ja nie wiem, czy my zdążymy to wszystko przetestować, nie? Naprzeciwko lodówki mamy, jak widzicie, plecak. Też cały w sprzęcie. Tam jest ładowarka do telefonu, komputer, zasilacz do komputera, w sensie do laptopa. Jakieś czytniki kart pamięci, słuchawki, myszka, bo być może się to dzisiaj przyda. Tutaj głośnik też z jakiegoś odcinka, którego w sumie jeszcze nie używaliśmy, więc zaraz go pewnie przetestujemy. Tutaj jest materac, który też dzisiaj zobaczycie, bo na nim będziemy spali. Tam jest parasol, który pewnie rozwiniemy jutro rano, tak żeby słońce nam nie przeszkadzało. Tutaj kolejny dmuchany gadżet do basenu, którego nie zdążyliśmy przetestować w tamtym poprzednim odcinku basenowym, więc zrobimy to też pewnie w tym. Kosmetyczki, kołdry i poduszki, które mam nadzieję, no dzisiaj nam nie zmokną. Kurde, widzowie, nie wierzę. Tam niżej mam jest taki stolik turystyczny, który też pewnie się przyda. Tutaj siatka z moimi ciuchami, tutaj siatka z Natalii ciuchami i innymi pierdołami. Klapki, statywy, no i dwie lampy, które pewnie też w nocy zobaczycie. No dobra, Karol, skoro prowadziłeś widzów po naszym nowym domu, który chyba jest olbrzymi, że to jest szok, to może ja w końcu zmontuję swojego szorca. Ty szorce dzisiaj wstawiasz? No ja muszę go dzisiaj zmontować, tylko nie wiem, jak to tutaj zrobię, ale no jakoś chyba dam radę, czy nie? Słuchajcie, nie wierzę, wyszło dużo lepiej niż myślałem, że wyjdzie. Patrzcie, między... Autorski pomysł. Tak, to Natalii pomysł. Generalnie nie rozkładaliśmy tego stolika turystycznego, tak żeby, wiecie, nie było nóżek i położyliśmy go tak, żeby opierał się tutaj nad schodami. Ja siedzę sobie na schodach i dzięki temu mam laptopa na dobrej wysokości nawet, nie? No, tak jest w miarę okej. I powiem ci szczerze, Karol, że nie spodziewałam się, że uda nam się zaprojektować taki super gaming room na basenie. Bez kitu, i trwało to jakieś 5 minut, więc kozacko. Tutaj w ogóle jeszcze Natalia dała sobie borówki, będzie mogła, wiecie, w trakcie montowania zajadać. Ale do pełni szczęścia brakuje, Natalia, o właśnie, jeszcze jakiejś schłodzonej wody. Nie jest może lodowata, ale powiem wam, że coś tam ta lodóweczka daje. No musimy, tak wiecie, trochę oszczędnie, dlatego że jakby mamy jej sporo i zabraknąć na pewno nie zabraknie, ale nie mamy tutaj toalety. Nie powiedzieliśmy chyba na wstępie, jakie są zasady, a zasady są takie, że każdy z nas w ciągu tych 24 godzin może 3 razy na maksymalnie 10 minut wyjść do łazienki. No bo nie oszukujmy się, robienie do basenu to nie jest najlepszy pomysł. Spojrzałem właśnie na zegarek i 4 minuty temu minęły 2 godziny, więc mega szybko to leci, ale delikatnie zgłodniałem, więc zjem sobie 7 Days'a. Potem ogarniemy jakąś kolację i w tej lodówce, słuchajcie, są też nowości, których za Natalią nie jedliśmy, więc w trakcie tego odcinka też je dla was przetestujemy. No dobra, szorcik zmontowany i Karol, ja jestem głodna, musimy coś zjeść. Natalia, to chwilę trwało, to trwało montowanie szorce, ja też widzowie Natalii pomagałem pod koniec, ale jest 19.54, więc prawie 3,5 godziny za nami. I powiem wam, że robi się chłodno, już nie jest tak fajnie, jak było, nie? Jak się schowało, to zrobiło się mega zimno. No. Znaczy może jeszcze nie mega zimno, ale no już tak grzesko. No ja jestem jeszcze w kąpielówkach, bo tak się stałem, słuchajcie, czy wskakiwać jeszcze dzisiaj do basenu. Chyba wskoczę, Natalia, bo wieczorem będzie... Ale pomoczysz wszystko. Ale będzie najcieplejsza woda, ja muszę jeszcze wskoczyć, więc spokojnie. My zaraz musimy ogarnąć też materac, póki jest jasno, nie? Żeby, wiesz... Będziemy chyba 5 godzin pompowali. Dobra, to trzeba się najeść przed. Dobra, to ja sprzątam laptopa, bo teraz musimy przerobić to na kuchnię. No właśnie, teraz widzowie, uwaga, szybki triczek i będzie z tego kuchnia. No i proszę bardzo, nasza wykwintna kolacyjka gotowa. Tym razem bułki z Nutellą, jednak nie tosty, bo... Bo stwierdziliśmy, że tosty zjemy na śniadanie, bo bułki teraz są świeższe, a tosty bez różnicy. No właśnie. Wieczorem czy rano. Tutaj w ogóle mamy śmieci i właśnie, nie pokazałem wam jeszcze naszego śmietnika, który znajduje się obok sitka. Jak widzicie, o, jest zaczepiony o nóżkę tego leżaka. I elegancko, jak będzie trzeba, to o, możemy sobie tam coś wyrzucać. No ale póki co czas na kolacyjkę. Powiem wam, kurde, że strasznie szybko ten czas leci. Póki co, zobaczymy, jak będzie w nocy, bo obawiam się, że noc będzie najtrudniejsza, ale idziemy jeść i zaraz spompujemy materac. No ale słuchajcie, kolacyjka zjedzona. Jest 20.35, słońce zachodzi, więc zaraz pewnie będziemy musieli zacząć nagrywać z lampką, ale chyba najwyższy czas wziąć się za nasz materac, który jak widzicie ma teoretycznie 2 metry na 1,40 m. I tutaj będziemy chyba dmuchali na zmianę, bo jedna osoba to nie ma. Spróbuj, nie, wydaje mi się właśnie, że on jest spoko do pompowania. Pamiętasz, kiedyś jak ten dmuchaliśmy, to 3 dmuchnięcia i był napompowany. Wiem, że on się tak wypuszcza, że tylko się odkręci i po prostu praktycznie. Tak, no właśnie, z wypuszczeniem będzie problem, ale widzowie, zaraz zobaczymy, czy się zmieści. Jest 20.41 i obstawiajcie, za ile będzie.
będzie napompowane. W międzyczasie, jak Natalia pompuje nasze łóżko, to możemy zrobić sobie test pierwszej nowości z naszej lodówki, którą jest nowe limitowane ptasie mleczko z Biedry. Kupiliśmy je dzisiaj, bo przez przypadek zauważyliśmy, słuchajcie, że o, to jest właśnie nowość i to jest orzech laskowy, więc o, w sumie to jest taka, wiecie, czekolada z orzechem, coś podobnego może do Nutelli to będzie. A z racji tego, że przed chwilą jedliśmy bułki z Nutellą, to będziemy mieli porównanie. Uwaga, jest okej, mocno orzechowe. Ogólnie spoko, jak ktoś lubi orzechy, to na pewno będzie mu spakowało, ale nie jest to najlepsze ptasie mleczko, jakie jadłem. Okej, minęło niecałe 15 minut i nasz materac wygląda tak. Jest już całkiem spoko, ale strasznie kręci się w głowę, dlatego co chwilę się zamieniamy. Ale wiesz co, Natalia, już damy do końca, bo to jeszcze, nie wiem, 10 dmuchnięć i będzie gotowe. Ja w międzyczasie przetestowałam sobie to ptasie mleczko i powiem wam, że to smakuje jak takie Monte oblane w czekoladzie i pomimo, że lubię Monte, to takie 3 na 10 jak dla mnie. No dobrze, słuchajcie, materac napompowany, tak oto się prezentuje i czas teraz go zbudować, ale w ogóle, uwaga, patrzcie na to, widzę, my mamy podświetlany basen, więc idealnie i wydaje mi się, że materac bez problemu wejdzie, ale zanim on tam wejdzie, to Natalia, ja tam skakuję i spróbuję go jakoś ułożyć z wody. Ty serio schodzisz teraz jeszcze do wody? Tak. O, kurde, myślałem, że będzie cieplejsza trochę. Nie, jest spoko, już jak się wejdzie, to się śpi. Jest okej, gorąca. Natalia, uwaga, chwila prawdy, wodujemy nasze łóżko. Mi się wydaje, że zostanie duża szpara po prawej stronie. Jak to, Karol, zrobić, żebyśmy nie wpadli? Może materac obok się zmieści? No dobra, i teraz jakbyś tak mocno wepchnął, to nie wejdzie? No dobra, chyba jako tak udało się to ogarnąć. Tutaj jest materac, tutaj jest koło, to wszystko, wiecie, jest tak ściśnięte, żeby nawzajem się wytrzymało. I Natalia, musisz tam wejść, musimy zrobić test. To się wydaje, może źle skończyć, ale uwaga. Się boję na to kołdrę położyć. Nie no, tylko czekaj, żebyś nie odpłynęła z tym, nie? Stabilnie chyba, co? Jest okej, no. O Jezu! Chillek? Jak super, ale zimno już. Ale się poruszaj. Nie, no jest git, jest stabilnie. Nic się nie dzieje. Kozak. My mamy łóżko z dostępem do basenu od razu. Zobacz, jak będziemy chcieli rano sobie wyskoczyć, to tylko wysuwamy się i cyk, jesteśmy na razie w wodzie. Z takim bezpośrednim dostępem, bym powiedziała. Wiesz, ile hotelu trzeba płacić za taki ten, za taki pokój z basenem? Wiem. Aha. Kurde, to jest problem. Jaki? Problem pod tytułem toaleta. My jeszcze od początku nie byliśmy i... Cały czas wstrzymuję. Właśnie. Mi się chce. Za chwilę chyba będzie trzeba iść. To nie jest jedyny problem, ja zauważam drugi problem. Do tego świateł przylatują wszystkie muszki i robaczki. Będziemy musieli wyłączyć, bo jak komary będą na... A, no... To przyjemnie. Komary. Tak, są komary, tak. W Trójmieście jest mało komarów, tutaj jest znacznie więcej, ale dobra, mamy bluzy w razie czego, więc dresy, bluza i jakieś przeżyjemy. Kołdra, no właśnie. No dobra, słuchajcie, jest 21:20, czyli prawie 5 godzin za nami. Ja właśnie teraz wykorzystuję swoje pierwsze pójście do toalety i kolejne dwa zostawiam sobie na jutro. Ja chyba też tak zrobię, Natalia, i w ogóle... O, patrz, Natalia ma tutaj już swoje rzeczy do spania przygotowane. Zęby też myjemy od razu, czy jak lubimy? Ja zapomniałam kosmetyczki, muszę wziąć jeszcze kosmetyczki. Natalia, masz 10 minut, nie? Ze stoperem. No Natalia, w takim razie uwaga, czas start. Masz 10 minut na toaletę. O, i tyle, widzowie, ją widzieliśmy. Zaraz jak Natalia wróci, to ja pójdę, bo no nie ukrywam, że już mnie też trochę ciśnie. Ale powiem wam, że odkąd się ściemniło, to jest mega problem z komarami. Serio, tutaj jest tyle komarów, wszędzie mnie tną. Mam nadzieję, że jak się ubierzemy, no to wiecie, będzie trochę lepiej. I jak tak sobie teraz patrzę, to wbrew pozorom, słuchajcie, spanie tam, o, na materacu w basenie będzie chyba trochę bardziej bezpieczne niż gdybyśmy mieli spać na tych leżakach, bo no, zwróćcie uwagę, że w nocy jakbyśmy się kręcili, to no moglibyśmy wylądować gdzieś tutaj. Oho, widzę, Natalia wraca już? No. Jeszcze 3 minuty miałaś, Natalia, co jest grane? Ja myślałam, że mi się czas kończy i tak szybko wszystko robiłam. Nie, zakładaj tą bluzę od razu, nie, serio, bo tak no, tną komary, że masakra. No, aż na twarzy się dają, masakra. No dobra, w takim razie mój zestaw małego basenowicza jest też już gotowy. Ja zrobię to trochę lepiej, Natalii, bo włączę sobie nutnik i wezmę telefon ze sobą. Okej, widzowie, praktycznie na styk, ale jestem, jak widzicie, 9 sekund przed upływem 10 minut, jesteśmy przy basenie. I ciepło, Natalia. Nie? Jest ciepło, ale ja musiałam założyć bluzę, bo te komary tak gryzą. Ja jestem nieprzyzwyczajona, bo u nas w Trójmieście praktycznie w ogóle nie ma komarów, a tutaj po prostu tak tną, że to jest masakra i nie pomyśleliśmy i nie wzięliśmy żadnego ofa, nie? Bez kitu. Właśnie dlatego ja też założyłem sobie i bluzę i, o proszę bardzo, dresy i powiem wam, że te komary to jest jakiś dramat. Nie wiem, czy one lecą teraz do lampeczki tutaj nad aparatem, czy o co chodzi, ale no mam ich na sobie z milion. Z ciekawości spojrzałem, o której ma być jutro wschód słońca i Natalia, wschód jest o 5:03, ale coś czuję, że no dłużej niż do tej 5 nie pośpimy, bo zaraz po tym, słuchajcie, zaczyna się full słońce i jak wiecie, znowu będzie mega upał. To nie, Natalia, czy w ogóle jest sens brać kołdrę, wiesz, na nasz materac, bo my się ugotujemy. Wydaje mi się, że na razie nie, dopiero na noc. Na razie bym wzięła tylko poduszki, żeby się położyć i możemy sobie iść pochillować i poglądać YouTube'a, no bo co. Okej, okay, no tak. Kurde, widzowie, nie wierzę. Weszliśmy na materac i lekka kraksa, można by rzec. No nie, zalaliśmy troszeczkę tutaj. Zalaliśmy? No tak. Ty to zrobiłeś. No wyschnie, no co zrobisz, no. No
dobra, i po awarii, co? I o co tyle krzyku było? Wszystko jest elegancko? Sekundy bez zalania. Nie no, faktycznie widzowie, no za bardzo rękę tam, wiecie, wziąłem na sam kraniec, nie można tego robić, ale teraz jak już sobie leżymy, to jest chillera, o proszę bardzo, tutaj nigdzie woda się nie dostaje, więc bierzemy telefony, jest 21.52 i idziemy sobie trochę pochillować. No dobra, słuchajcie, szybki audyt sytuacyjny, jest godzina 23.34, raz z notarem, siedzimy sobie na YouTubie, oglądamy aktualnie, o, live'a Nitra. Jak widzicie, włączyliśmy światło w basenie, żeby komary nie leciały, ale o, włączyłem lampeczkę, już coś tutaj się kręci. I w ogóle widzowie, musiałem dać Lali moją drugą bluzę, bo Natalia powiedziała, że jej zimno. Szczerze, nie wiem jakim celu, bo jest tak ciepło, że masakra, ale... 22 stopnie. No, 22 stopnie są, więc jest cieplutko. I powiem wam, że bałem się tego filmu, myślałem, że będzie męczarnia, a jest naprawdę kozacko. Dawno tak dobrze nie bawiłem się w 24-godzinnym challenge'u. Najgorsze jest to, że póki co mi się w ogóle nie chce spać. Natalii... Teraz nockę wali podobno. Nie, powiedziałem, że walę nockę, ale chyba nie będę walił nocki, bo jak nie pójdę spać, to będzie chciało mi się do toalety, a zostały mi tylko dwa wyjścia, do jutra do 16.30. Więc póki co to był taki szybki update'ik. Leżymy tak, że słuchajcie, od tamtego czasu nic nas nie zalało, więc dobrze, ale póki jest co robić, dopóki są jakieś live'iki do oglądania w ogóle, to jeszcze sobie siedzę i no dam wam znać, jak będę kładł się spać. Dobra, słuchajcie, kolejny update, mamy 17 minut po północy. O, Natalia już tutaj odleciała. Dalej mamy sucho na materacu, więc jest spoko. Ja jeszcze spać nie idę, ale chciałem wam po prostu pokazać, że o, no już połowa z nas nie jest obecna. No dobra, słuchajcie, kolejny update, jest 1.24. Jak widzicie, telefon mi pada, tutaj jeszcze, o, oglądam sobie live'a wuja, ale... Ale u Natalii, jak widzicie, jedyna zmiana jest taka, że śpi na drugim boku. Powiem wam, że jest fajnie, bo jest cisza, spokój, jest dosyć ciepło, chociaż trochę chłodniej niż było jeszcze godzinę temu, albo po prostu już jakoś, wiecie, nie ruszając się tak zimno nam się zrobiło. Ale o, właśnie, z racji tego, że pada mi telefon, chyba czas, wiecie co, podłączyć go gdzieś tam pod leżakiem, odłożyć aparat i iść w kimę. Jak coś się będzie działo w nocy, jak będziemy się budzili, albo nie wiem, jak nagle wpadnie ktoś z nas do wody, to oczywiście wam to pokażemy, a jeśli nie, no to nie wiem, widzimy się rano. No dzień dobry, witamy was kolejnego dnia. My już wstaliśmy, chociaż patrząc na Karola, to nie wiem, czy do końca wstaliśmy. Aktualnie mamy godzinę 7.15, więc trochę pospaliśmy. Jeżeli chodzi o podsumowanie nocy, to mi spało się całkiem spoko. W nocy mieliśmy małą awarię, bo Karol zanurzył nam dół kołdry w wodzie swoimi nogami i ona chyba nadal jest mokra. Wydaje mi się, że nadmuchaliśmy trochę za słabo ten materac, bo uszło tak powietrze, że on jest już na granicach wytrzymałości. Czas chyba wstawać, słońce tak świeci, że masakra, zasłania się teraz kołdrą, popatrzcie. Cyk, dramat. Nie ma tu żadnych rolet, zasłon, nic, nie można, wiecie, się odsłonić od słońca, więc już mamy pospane, ale w sumie i tak. Która jest Natalia? 7.18. To i tak pospaliśmy. Dobra, słuchajcie, wróciliśmy jakoś z naszego materacu. Jesteśmy już na lądzie i czas pójść do łazienki. Powiem wam, że wstrzymywałem już tak od dobrej piątej, żeby nie iść. Walczyłem ze sobą, ale się udało. Plan na teraz taki, że szybka ponad toaletka, potem jakieś śniadanko, a potem musimy zacząć testować wszystkie gadżety, które tutaj mamy, bo wczoraj praktycznie nic z tego nie ruszyliśmy, a no specjalnie kupowaliśmy to pod ten odcinek. Idziesz pierwsza? Idę pierwsza i pisz mi co chwilę, ile czasu mi zostało. Bo nie, czekaj, ty weź mój telefon, ja ci odpalę. 10 minut czas, start. W ogóle dzisiaj też zapada się mocny dzień, dlatego że nie ma jeszcze 9, a na termometrze w cieniu mamy 24,7 stopnia. Więc zaraz chyba trzeba zdejmować te dresy, przebierać się w strój i no wbijać, słuchajcie, znowu do basenu. Oho, 25 sekund do końca, a tutaj Natix już idzie elegancko. Nie zdążyłam się pomalować, muszę pomalować się tutaj. Dobra, w takim razie 10 minut czas, start, biorę swoje rzeczy i idziemy się ogarniać. No dobra, pora na toaleta zaliczona, zostało mi jeszcze pół minuty do końca, więc idealnie. Aktualnie jest godzina 9.02, więc do końca challenge'u jeszcze ponad 7 godzin. Mamy Natalia jeszcze po jednym wyjściu do łazienki, więc oszczędnie musimy, nie? Ja bym coś zjadła w końcu. No, czas chyba zrobić śniadanie. Na śniadanie, tak jak wczoraj mówiliśmy, będą tościki, więc coś na ciepło, myślę, że będzie spoko. Musimy tylko, o właśnie, wykopać tam chleb tostowy. Tutaj, o, jeszcze cyk, ser tostowy i widowie, śniadanko będzie jak złoto. No dobra, słuchajcie, nasze tościki gotowe, tam się robi jeszcze jeden dla mnie i powiem wam, że naprawdę ten stolik to było 10 na 10, nie? Robi roboty, więc idziemy zajadać. Zajadać? Boże, kto tak mówi, widzowie, serio się starzeje. Ale w ogóle wyjęliśmy wszystkie rzeczy z basenu, żeby wiecie, słońce elegancko już go nagrzewało. Tutaj mamy ten nasz duży materac, tam jest koło i materac basenowy i jak tylko zjemy, to wbijamy do basenu. No dobra, czas na dzisiejsze pierwsze wejście do wody i Karol, jak wrażenia? Gorzej niż wczoraj, nie? Jest tak zimna woda. Serio? Zobacz ile ma stopni, jak wejdziesz. 24. Natalia, weź te paletki nasze Coca-Coli. Jeśli oglądacie shortsy na moim kanale, to wiecie, że ostatnio będąc w Barcelonie testowaliśmy loterię w hiszpańskim McDonald's i no cudem udało nam się wygrać tam właśnie gadżet, który teraz pierwszy raz przetestujemy. O, tak to wygląda, tam jest żółta pijeczka i zaraz zobaczymy, jak będzie nam szła gra w te paletki. Pograne. Widzowie, no pograliśmy, piłeczka nam wypadła tam.
takim razie czas na gadżet numer 2 to też jest coś z piłeczkami, tylko tym razem mamy 3, więc jest szansa, że pogramy trochę dłużej. Dobra, piłeczka jest w środku, tutaj mamy ten przycisk. Uwaga, Natalia, test. O kurde, ty, jak to leci fajnie. Gotowa? No. No, Natalia, naprawdę. Dobra, to ty dawaj, uwaga, no. Pyk. O, proszę bardzo. Natalia, prosimy o ocenę gadżetu. 10 na 10. Aż tak? No to jest super, ale w ogóle... takiego grania mega. Ile to kosztowało zdycha? No chyba 10 albo 12 zł, my to przypadkiem. Serio, jak będziecie kiedyś się zastanawiali, czy warto, to kupcie, bo serio fajnie się gra. Ale dobra, zanim przejdziemy do kolejnych gierek i do kolejnych gadżetów, to chwila przerwy, bo jest tak, posłuchajcie, że idziemy, wiecie, się trochę popluskać, polażyć na materacu i w ogóle, więc widziemy się zaraz. Słuchajcie, wyszliśmy do sceny, dlatego że jest taki upał, że no już serio, nie możemy wytrzymać. Ile jest stopni właśnie? Aktualnie w tym jest 29,5 stopnia, więc na słońcu Natalia myślę, że podchodzi po 40. Więc wydaje mi się, że jest to właściwa pora, żeby skorzystać z naszego kolejnego gadżetu, który trochę nam pomoże, dlatego że no jest to parasol przeciwsłoneczny. Generalnie sprawa z parasolem jest prosta, bo tak naprawdę wystarczy zrobić to i mamy gotowe. Ej, jaki on jest duży! Chyba troszeczkę za nisko jest. Nie, dobra, wiecie co? Jednak to się nie uda. Za krótki jest po prostu ten badyl. Jakby jeszcze tego było mało, zwiało nam to opakowanie od tego parasola i teraz Karol tam próbuje sięgnąć. O, brawo! No dobra, na zegarku 12:11, więc 4 godziny i 19 minut do końca. Jak widzicie, ja już się chowam na schodach między leżakami, dlatego że jest taka patelnia, słońce tak grzeje, że masakra, a no nie ma niestety nic na głowę. Ale w naszej lodówce mamy za to jeszcze dwie rzeczy do przetestowania. Dwie nowości, których nie jedliśmy. Tylko czekajcie, muszę, ups, je znaleźć. Okej, znalazłem, jak widzicie, mamy mentos o smaku Fanty oraz nowe duszki o smaku śmietanki z cebulką. Zaczniemy sobie od tych mentosów, jestem mega ciekaw, jak one będą smakowały. Czy faktycznie będą przypominały Fantę? Czy po prostu będą pomarańczowe? No właśnie, bo to też tak może być. Na początku czuć samą pomarańczę, ale jak się go rozgryza, to czuć serio Fantę. Ej, faktycznie, im dalej, tym coraz bardziej ta Fanta jest wyczuwalna. I w ogóle najbardziej czuć ją po połknięciu. Jak już się przełknie, no w gardle pozostaje taki posmak Fanty. Ogólnie spoko, takie 8 na 10, ale czas teraz na te śmietankowe duszki i jak? Klasyczne o wiele lepsze. Serio? No, te są takie dziwne. I dla mnie takie 6 na 10? Dla mnie takie 4 na 10, bo smak nie pasuje mi do konsystencji tego. Okej. Okay. Nowości przetestowane, ale najeść się tym nie najedliśmy, więc czas zamówić coś na obiad. I no jedyna opcja, jaką możemy zamówić w Wiławie do basenu, to raczej pizza. Udało nam się znaleźć chyba pizzerię, w której można płacić kartą, ale jeszcze się upewnię, więc dzwonimy i zamawiamy. Dzień dobry, ja bym chciał zamówić jedną pizzkę, 40. Dowóz czy odbiór? Dowóz. Dobra, chyba się udało, jak dostawca, słuchajcie, podjedzie, to idąc do domu będzie musiał przejść obok nas, więc wtedy go zawołamy. Damy oczywiście, wiecie, jakiś napiwek, że za to, że będzie musiał podejść do basenu i powiem wam, że no już się nie mogę jej doczekać. Ale dobra, słuchajcie, zanim przyjdzie pizka, trzeba przetestować resztę gadżetów, żebyśmy zdążyli, Natalia, do tej 16:30. Wydaje mi się, że nie zdążymy ze wszystkim. Dobra, ale no, zdążymy na pewno z tym, bo to jest, słuchajcie, taki cel do piłki. A, Natalia, cel do piłki, by the way. Wiesz, jak to się skończy? Wiem, rzucimy raz i piłka wypadnie za basen. Generalnie tutaj trzeba najpierw znaleźć wodę na sam dół, potem dopiero napompować całość, więc o, wydaje mi się, że to trzeba odkręcić. Dobra, odkręcone, to dawaj teraz tą wodę do środka. Delikatne zmiany taktyki, widzowie, bo inaczej chyba nie damy rady, trzeba jakoś tak o... Jakoś się nie nalewa ta woda. No właśnie, jakoś się nie chce nalać do środka. Widzowie, wpadłem na genialny pomysł, żeby wziąć butelkę i wlać do środka. Ty wpadłeś na pomysł? No dobra, no Natalia wpadła, nie, niech będzie. No dobra, woda wlana, więc zamykamy ten korek. Teraz jeszcze tylko musimy to całe napompować i będzie gotowe, ale daj Natalia, ja to zrobię. No dobra, nasz cel napompowany, Natalia, masz jedną szansę, musisz trafić. Jak trafisz, czekaj. No tak, on się, no to wiadomo, jak trafisz, to widzowie muszą stawić łapkę w górę, więc błagam, traf, czekaj. Dobra, uwaga, odległość jest taka. Yes, łapka w górę. Suba, jeszcze o suba. Dobra, ale to ja. No dobra, widzowie, jak trafi, to zostawiacie suba. Serio? Dobra, słuchajcie, za długo nie daliśmy rady pogryźć, dlatego że nagle podjechał samochód, okazało się, że pizka już przyjechała, dosłownie, nie wiem, jakieś 20 minut. Na szczęście udało się ogarnąć tak, że bez wychodzenia z tarasu zapłaciliśmy, nie? Pan szedł, Karol go zawołał, czy mógłby podejść i podszedł, więc super. Daliśmy oczywiście napiwek, ale... Tak, dyszka dla pana poszła. Plutka, nie? Jest okej. Okay. Plutka, więc... No właśnie, najważniejsze. Taka inna niż w tym mieście zawsze jemy, więc to jest spoko. Ale fajne ciasto, cieniutkie. Tak? Dobra? Smakuje jak z Pizzy Hut na cienkim cieście. Serio? No. Naprawdę dobra. To mamy jeszcze sosiki, ale widzowie, już tego sobie nie mam pokazywali. Idziemy to jeść i widzimy się zaraz. No dobra, mamy 13:40, więc niecałe 3 godziny do końca. I wydaje mi się, że to jest idealny moment, żeby wykorzystać ostatnie wyjście do łazienki, bo no nie ukrywam, że mam potrzebę. No dobra, jest 13:49, więc wyrobiłem się i w ogóle, słuchajcie, przypomniało mi się, że mamy jeszcze coś takiego jak wet head. Ja generalnie chciałem nagrać z tym shortsa i to jest... czekajcie.
słuchajcie. O, tutaj widać taka czapka, z której trzeba wyjmować te takie czerwone patyczki i no w końcu kogoś to obleje. Natalia, jak masz iść do łazienki, to dawaj szybko i nagrywamy shortce, dobra? Z tamtym. Czekajcie, ja spróbuję ogarnąć, jak to działa. Tutaj mamy, aha, coś takiego, jakieś takie koło fortuny ala. Tutaj jest to, gdzie się wkłada te czerwone patyczki, dobra, i mamy sam kask. Dobra, my sobie próbowaliśmy to nagrać, ale stwierdziliśmy, że za duża cringe'owa i tego nie wrzucamy, bo... Mamy tu też tak samo poleciało, no... i to mnie leciało i nawet tak zaczęło... Tak delikatnie tylko cieknie, bez sensu. Ale dobra, mamy jeszcze jeden gadżet, którego też jesteśmy ciekawi, bo nie wiem, czy to nie będzie coś do rywalizowania, Natalia, że... No zaraz zobaczymy właśnie co, bo sam nie wiem. Kurde, widzowie, pojawił się pewien problem, bo to jest przyczepione na takie plastiki, a my nie mamy żadnych nożyczek tutaj. To jest trytytka, Natalia, taka ala. O Jezu, to my w życiu tego nie zdejmiemy palcami. Natalia, udało mi się jedno pęknąć przed chwilą, uwaga, patrz. Kurde, żeby tego nie połamać, przed chwilą mi wyszło. Jest, mamy to. Dobra, słuchajcie, odpaliśmy drona, stamtąd będzie nas nagrywał i zobaczymy, czy da się w to grać. Powiem wam, że szału nie ma z tym. Piłeczki były najlepsze. Piłki, no dawaj te piłki, gdzie one są? To jest najlepszy gadżecik z tych, które kupiliśmy, nie? Aktualnie mamy godzinę 14.32 i Karol, wydaje mi się, że tak do 15 możemy sobie jeszcze pochillować w wodzie i będziemy musieli zacząć sprzątać. Zanim my, widzowie, wypuścimy z tego wszystkiego powietrza, tutaj z tego musimy jeszcze spuścić powietrze i wodę, więc wydaje mi się, że z półtorej godziny to lekko nam to wszystko zajmie. No dobrze, jest 15.03, czyli zostało nam niecałe półtorej godziny i... A, właśnie przyjechał mój tata z gadżetem do kolejnego odcinka, masz? Jest kupiony, dobra. No, no, słuchajcie, mój tato już pojechał, zostawił nam tę rzecz, która będzie potrzebna do kolejnego filmu, więc subskrybujcie kolejność, żeby nie przegapić. Chwilę z nami tutaj posiedział, pogadaliśmy i w międzyczasie, jak widzicie, zaczęliśmy tutaj powoli sprzątać. Właściwie to nie tak powoli, bo cały basen już jest ogarnięty, tutaj już powietrze spuszczone, tutaj te rzeczy też już z grubsza ogarnięte, a wszystko dlatego, że jak widzicie, za 24 minuty miną 24 godziny. Tak naprawdę, do ogarnięcia został nam jeszcze ten materac, ale on na szczęście, słuchajcie, wypuszcza to powietrze dosłownie w minutę, więc z nim problemu nie będzie. Więc idziemy teraz wszystko ogarnąć i widzimy się zaraz. No dobra, słuchajcie, oficjalnie jak widzicie wybiła 16.30, więc Natalia, daliśmy radę. Od tej pory właśnie, czekaj, możemy już chodzić wszędzie. Oficjalnie, legalnie, proszę bardzo. 24 godziny na basenie minęły. Powiem wam, że było lepiej niż się spodziewałem. Myślałem, że będzie ciężej, myślałem, że nie damy rady. Pogoda nam dopisała po prostu na maksa. Idealna. Wielkie dzięki, że wytrwaliście razem z nami do końca. Wbijajcie na kanał Natalii, bo ostatnio Natalia zbiła 200 tysięcy subów, więc no wpadajcie też do niej. A my póki co, słuchajcie, idziemy to ogarniać, idziemy się wykąpać i lecimy od razu nagrywać kolejny film do Natalii, jutro kolejny film do mnie, więc subskrybujcie kanały, trzymajcie się i nara!